Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Wieś amerykańska, no jest tak samo jak i wieś polska. Bóg, honor i ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No i będzie głosowała konserwatywnie. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. 5 stycznia, no to jest bardzo dramatyczna sytuacja w Georgii. No, Georgia to jest stan na południu, który będzie wybierał, decydował o 2 senatorach. W Ameryce jest 50 stanów, czyli 50 stanów, każdy stan ma po 2 senatorów, czyli jest 100 senatorów. Ameryka ma 435 reprezentantów. No to jest proporcjonalnie do ilości ludzi. To mniej więcej tak 600-700 tysięcy ludzi przypada na jednego reprezentanta. No oczywiście każdy stan ma swój, powiedzmy, kongres czy sejm. No i tam też jest, powiedzmy, 100-200 osób reprezentujących te lokalne rejony. No ale na poziomie federalnym jest 100 senatorów, niezależnie od ilości mieszkańców i niezależnie od powierzchni stanu. Także senator reprezentuje stan. Każdy senator ma tyle samo do powiedzenia, czy z malutkiego Rhode Island, czy z potężnej Kalifornii, to obydwa stany mają po 2 senatorów. No to jest to, co dużo ludzi w Polsce nie rozumie, dlaczego powiedzmy wybór prezydenta czasami się zdarza tak, że większa ilość obywateli nie wybiera prezydenta. No a to jest dlatego, że jest 100 senatorów plus 435 reprezentantów plus 3 ludzi ze stolicy, także jest 538 osób, no i to są ci tak zwani, to jest tak zwany kolegium elektorskie, no i oni przywożą te głosy i decydują, co się dzieje. W Ameryce podstawowy problem to jest to, że miasta są po prostu komunistyczne. No dlaczego miasta są komunistyczne? No bo tam są urzędy. Tam są urzędy, tam jest budżetówka, tam są pieniądze, tam gdzie przychodzą podatki, no i tam, gdzie są pieniądze, no to ci, co je zbierają, muszą je również rozdawać. No i w miastach rozdają, dlatego budują najróżniejsze domy społeczne, jest dużo subsydiowania dla ludzi, którzy, powiedzmy, nie bardzo pracują, a więcej potrzebują pomocy. No i to się w latach 60., 50., 60. była ta biała ucieczka na przedmieścia we wszystkich stanach. No i na dzień dzisiejszy, no to w miastach, no to są mniejszości kolorowe, a no i młodzi ludzie, którzy przez 30-40 lat byli nafaszerowani socjalizmem. No ale problem jest taki, że każda stolica, no to ma 1 000 000, 2 000 000, 3 000 000 ludzi, a 1 000 000, 2 000 000, 3 000 000 jest poza miastami. No i to jest ten konflikt ideologiczny. I w Georgii to się bardzo, bardzo jest to ważne, no bo jeżeli 2 senatorów będzie straconych dla socjalistów, no to w zasadzie w Izbie Reprezentantów socjaliści mają większość, no niedużą tam 11 osób, bo jest chyba 222 na 211. W Senacie większość 51 ma Partia Republikańska, no ale teraz wybory są ważne, bo Laufer and Perdue, no to Republikanie, mogą być wysiudani. Tam w Georgii jedno z oszukaństw, które się zaczyna pojawiać, jest to, że ludzie zaczęli się rejestrować u swoich znajomych jako mieszkający tam. No, żeby się iść do obwodu wyborczego i powiedzieć, że się mieszka, czy że chce się głosować, no to jedyne co, to potrzeba na przykład rachunek za prąd. Także, że jeżeli ktoś wpisze sublokatora i się zadeklaruje i ktoś będzie płacił
będzie płacił czekiem czy przelewem na swoje nazwisko, no to później będzie miał ten papier, będzie miał ten rachunek na płacenie prądu. Jak on pójdzie i on pójdzie do urzędu wyborczego, powie: tak, tu jest moje imię, nazwisko, tu mieszkam. No bo nie ma czegoś takiego jak meldunek. Nie idzie się po prostu do urzędu, żeby się zameldować, że się mieszka. Mieszkania się kupuje, mieszkania się wynajmuje, nie potrzeba nic udowodnić, można się przeprowadzać ze stanu do stanu, no ale żeby pokazać, że tam się faktycznie fizycznie mieszka, no to czy w bankach, czy w najróżniejszych miejscach, czy przy rejestracji powiedzmy do głosowania, no to potrzeba tam jakiś taki papier. No teraz większość tych papierów to można po prostu się zadeklarować i wydrukować osobno. W Atlancie to no to jest miasto, no ale poza Georgią, no to jest kraj traktorów, to są przyczepy rolnicze, są Harley'e, no i wszystko to, co może być. No i właśnie patriotyczni republikanie z Georgii, oni przymocowywali te flagi, no i będzie duża sprawa w niedzielę. W niedzielę jest dużo parad. Ludzie tam zakładają te swoje kapelusze kowbojskie. No Biblia jest to ważna. Ludzie są dosyć religijni. No i niedziela powiedzmy po kościele, po zborze. No to jest czas wtedy, żeby po prostu zaangażować ludzi, żeby głosowali. Taki przejazd tej parady, no to na pewno pokaże ludziom, za kim stoi ta północna Georgia. Pokaże nie tylko ludziom z Kalifornii, ale z Nowego Jorku. No i zobaczą, co się dzieje. Żeby republikanie wygrali we wtorek, no to żeby utrzymali kontrolę tego Senatu, Lofer i Perdue, oni potrzebują dużo właśnie tej pomocy z tych rolniczych terenów, z małych miasteczek. To są miasteczka 600 osób, 1000 osób tego rodzaju, tam gdzie ilość miejsc, gdzie sprzedają traktory, jest dużo większa niż sklepów, potężnych sklepów ze wszystkim. Tam ciężarówki po prostu jeżdżą też z drzewem na długich przyczepach. To są miejsca, gdzie po prostu kury są na ciężarówkach wożone w tych skrzynkach. No i to są miasteczka, gdzie są trzy ulice na krzyż, albo jak się zamknie oczy na parę sekund, no to się mija centrum miasteczka. No tego rodzaju po prostu to są te rejony. To nie jest centrum. No ale to jest tam, gdzie republikanie mieszkają. Tam po prostu ciężko pracujący ludzie, ciężko żyjący ludzie, którzy szanują swoją pracę, szanują swoje podatki, no i nie potrzebują komunistów. W tych rejonach, powiedzmy, jest taki hrabstwo Franklin, no to 84% ludzi głosowało na Trumpa. No to jest jedna z największych, powiedzmy, statystyk w Georgii. A Atlanta, stolica, to jest, tak jak wspominałem, to są socjaliści, to są ludzie, to są młodzi ludzie po studiach, nafaszerowani socjalizmem, no i wszelakiego rodzaju mniejszości. Także ten hrabstwo Franklin potrzebuje ich, dlatego że Raphael Warnock i John Ossoff, no to jest z pochodzenia
pochodzenia Rosjaninem, no on oczywiście startuje ze strony socjalistów, demokratów. I to jest ta makabra. To jest ta makabra również i polska, że połowa Polaków, którzy przyjechali do Ameryki, głosuje na socjalistów. On, Ossoff, no, nie wylądował przypuszczalnie w Izraelu, a mógł. Przyjechał do Ameryki, no i idzie po kierunku socjalistycznym. Ta północna Georgia potrzebuje i jest bardzo ważna dla Loafer, bo ona nie wygrała zdecydowanie w listopadzie. No te wybory to w Ameryce to są takie, że nie ma drugich, powiedzmy, wyborów prezydenckich. Z wyborami prezydenckimi jest tak, że jeżeli jest, powiedzmy, trzech kandydatów, no to nie ma drugiej tury, nie ma drugiego głosowania. Także jak ktoś, powiedzmy, dostanie 45 głosów, ktoś inny dostanie 35 głosów, i ktoś inny dostanie 20 głosów, no to ten który uzyska 40 głosów, czyli 40%, to jest mniej niż 50 i wygrywa. No tyle tylko, że jak ktoś miał powiedzmy 35%, a ta trzecia partia, czy trzeci kandydat odebrał, także to bardzo często te trzyosobowe kandydatury, no było tak, Clinton wygrał dlatego, że były prezydent Chryslera po prostu zdecydował się być kandydatem, no i on odebrał 12-13% i to z reguły odebrał republikanom i dlatego Clinton wygrał w tym hrabstwie Collins. No to tam była ta sytuacja, że w hrabstwie Franklin to była taka sytuacja, że tam 60% ludzi głosowało na Collinsa, no ale później to się wszystko pozmieniało, bo właśnie te cztery osoby startowały. No i Loafer będzie teraz wystawiona, a ona dostała tylko 21%. Także to jest ważne, żeby republikanie poszli i głosowali po linii partyjnej, no bo to wszystko zmieni. Loafer, no Collins, który przegrał, on popiera Loafer właśnie po linii partyjnej, no i potrzeba dużo entuzjazmu, żeby ludzie po prostu zaczęli głosować, no i Collins właśnie od razu zrobił poparcia po tym, jak przegrał, no to już w listopadzie powiedział, że Loafer jako kobieta biznesu, no to nie była znana za bardzo w Georgii, no bo kiedy gubernator naznaczył ją do Senatu w grudniu 2019 roku, tam były takie różne zamieszkania. No i on liczył na to, że Loafer jako kobieta biznesu i ma swoje rodzinę w Illinois, że wygra więcej głosów, powiedzmy, na przedmieściach, no i że wygra głosy na wsi, poza miastami. Loafer, no ona bardzo, bardzo się udziela. Ona ma dużo kampanii, jeździ we wszystkie miejsca, gdzie tylko może. No i to jest właśnie to ważne, to jest dlaczego ważne jest ten Senat i te dwie osoby w Senacie z każdego stanu. Dlatego, że jeżeli powiedzmy byłoby tylko ilościowo do kongresu, tak jak w wyborach dla prezydenta, to 11 stanów ma więcej ludności niż pozostałe 39. No i dlatego senatorzy tam lokalnie jednak muszą jeździć, muszą pilnować tego, żeby reprezentować swoich ludzi. Problem jest taki, no problem, komuniści zachęcają do tego, żeby ludzie po prostu bojkotowali. Jednym z tych kretynów to jest ten Lin,
No ale, ale boją się, że po prostu ludzie są tak wściekli, że nie pójdą do głosowania. No to, to jest, jest bardzo makiaweliczne podejście. No zobaczymy, czy tak się stanie. Większość ludzi, którzy się deklarowała, no to, wściekła jest, że Trump przegrał tylko 12 tysięcy głosów względem Bidena. No większość mówi, że to było do północy. Do północy, no to wszystko wskazywało, że po prostu Georgia jako konserwatywna, jako republikańska, do dziesięcioleci nie ma problemów. Znienacka po północy wszystko się zmieniło. Wszystko się zmieniło wtedy, kiedy pozamykali miejsca wyborcze, kiedy nie pozwalali i nie wpuszczali nikogo, żeby tam mógł paść. No w tym hrabstwie Franklin, po prostu to szału dostają, że coś takiego się stało. No, jak bardzo są wściekli, niektórzy mówią, że w skali od 1 do 10, to ich wściekłość jest powiedzmy 12. Dużo ludzi, no pomimo, że urzędnicy zapewniają, że tam nie było żadnego oszukaństwa i mówią, że to było najbezpieczniejsze w amerykańskiej historii, nikim po prostu tam tego nie wierzy. Nikt nie chce sprawdzić tych maszyn Dominion, nikt nie chce sprawdzić, czy faktycznie tam te głosy truposzczaków brały udział. No to wszystko jest anonimowe, to jest ciężkie do odkręcenia. No ale na przykład taka statystyka, że ile było głosów, a ile było zarejestrowanych, no to powinno być proste. Niektórzy ludzie to mówią, że nawet Ray Charles to powinien to widzieć jak na dłoni. No to Ray Charles, no to wielu z nas rozumie, że to był niewidomy muzyk. No ale to do tego stopnia po prostu ludzie są wkurzeni. Są wkurzeni, no i mówią, jak to jest możliwe, żeby Republikanie nie walczyli. Dlaczego oni nie walczą, żeby to udowodnić? No to jest niedobre, tak? Z mojej strony, no to pytanie jest, dlaczego demokraci nie chcą pozwolić na to wszystkiego sprawdzenia? No bo to by było czyste, by powiedzieli, tak, tutaj wszystko widać, a wszyscy po prostu blokują. Sądy blokują, politycy blokują, część tych reprezentantów aktualnych, tych stanowych, no to tam oni otrzymują 1000-2000 e-maili, telefonów, kopert i tak dalej, nie tylko z Georgii, ale z całych Stanów Zjednoczonych i się pytają, o co to chodzi, że w tej Georgii, ten kretyn Elin Wood, no to jest prawnik, on niby był, popierał Trumpa, no ale teraz wychodzi i kretyńsko mówi, żeby ludzie bojkotowali. No taka świnia komunistyczna w mundurku republikanów, że to aż niemożliwe jest. Trump mówi, żeby po prostu ignorować tego kretyna Linwooda, że nawoływanie do bojkotu, no to jest najgorsze, co tylko może być. No bo każdy normalny rozumie, że to jest najgorsze, co może być. No, tam lokalnie mogą weryfikować, mogą sprawdzać. No zobaczymy, to jest niebezpieczne, demokraci, tak jak wspominałem, to się przeprowadzali, rejestrowali i tak dalej. Większość ludzi no, nie zna, albo co najmniej nie wie o tym, żeby ludzie nie głosowali. Będą głosowali na republikanów, szczególnie ci, którzy pracują, którzy mają jakieś małe sklepy, małe biznesy, bo oni wiedzą, że jeżeli Senat by przeszedł w łapy komunistów, no to będzie następne zamknięcie. To będzie zamknięcie, a tam całego narodu, całego społeczeństwa. No a to jest koniec. To jest kompletny koniec dla biznesu. Ameryka jest wykańczana przez tą pandemię, panikę. Zdrowia.
Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzin o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.